No witam serdecznie w następnym odcinku, tak jak zapowiadałem, będziemy naprawiać ten nadajnik. I pierwsze co było, pamiętacie ten urwany kondensator? Musimy go zrobić na dwóch przewodach i tutaj później do szasi go przy opaską i klejem przyłapać po prostu. To będzie pierwsze zadanie. Trzeba wykręcić cały zasilacz. To jest zasilacz akurat. Tutaj są stabilizatory, to jest akurat na 5 V ten na 15, a ten jest tranzystor BDX67, czyli on być może wspomaga któryś z tych stabilizatorów, nie? No i dwa mostki tutaj są prostownicze, jedno jest prawdopodobnie do niskich napięć, drugi jest do końcówki i to jest właśnie kondensator od końcówki mocy, który był tutaj podstawiany, widać, że było wymieniane i się oberwał. On jest lutowany na dwóch cienkich nóżkach, takich 1-milimetrowych tylko i trzeba po prostu zrobić go na przewody i umieścić obok w szasi, nie? Tutaj w tym miejscu. Tu już mam miernik podpięty, końcówka mocy jest wyjęta w tej chwili. Zaraz ją Wam zademonstruję, jak ona wygląda wewnątrz. Się chłopy zdziwią, że tak powiem, co to jest za końcówka. Ale to za moment. Najpierw poczynimy cuda z tym kondensatorem, nie? No i tak, tutaj już widać, że jednak był zmieniany, bo nie oryginalny, ponieważ tutaj już jest jakaś zworka zrobiona do masy dodatkowa. Zaraz lutownica mi się nagrzeje, to go stąd wyciągnę. Minus idzie właśnie tutaj do masy, do zworki, plus jest z tej strony. No i co, i będziemy działać, że tak powiem. Jeszcze nie. Trochę oczyścić trzeba grota. Czy to widać? To co robię, widać. Dobra. Kolejeczki powypadały. Tu jeszcze mamy dwa stabilizatorki do zasilania tej elektroniki i jeden filtracja właśnie do tej elektroniki, oddzielny bezpiecznik tutaj do tej elektroniki. I to jest tak, jeden stabilizator to jest 7915, a drugi to jest 7812, czyli napięcie ujemne 15 V i napięcie dodatnie 12 V. To nie tylko, niekoniecznie może być tutaj też tylko tej elektroniki zasilanie, te minus 15, bo ponieważ tutaj są te opamp, nie? Czyli wzmacniacze operacyjne i jest konieczność, no plus minus 15 V, nie? No dobra, może już się rozgrzało, tak jest. Wyciągnę go tutaj stąd do końca, bo aż ścieżki popodnosił. Ok. 22 tysiące mikro na 63 V. Czyli to jest kondensator do zasilania końcówki, którą Wam pokażę i śmiech na sali, ale... No i tutaj jest ok. O, zrobimy otworek. Otworek. Znowu naprawa zaczyna się od zasilacza.
Dobra, okej, okay. Są potworki. Teraz tak. Weźmy sobie przewodzik. Muszę wziąć cążki. Grubszy, taki przynajmniej 2,5 mm kwadrat do tego kondensatora są potrzebne przewody. Sobie zrobię z linki żółto-zielonej i z brązowej, żeby wiedzieć, że plus to jest brązowy. Żółto-zielony to masa, nie? Mógłbym z niebieskiej zrobić, ale jest ok. Teraz sobie przełożymy masę najpierw. Dawaj się rozpuszczaj. Przylutujmy tę zworkę tak samo jak była. Żeby to za bogato nie odstawało od tej płytki, bo tu mamy dosłownie 3 mm tylko dystans od masy. Masa może odstawiać, ale plusowy nie ma prawa, on musi być tutaj na płasko zrobiony. Pięknie. Pięknie. I możemy w sumie przykręcać tą płytkę do, tutaj jest podkładka mikowa, też trzeba to wziąć pod uwagę, żeby nie było później surprise przy pierwszym włączeniu. Okay, tylko przyłapać, bo trzeba resztę dystansów popodkładać. Dobrze, że z brzegu są otwory także. Okay. Następny dystans. Następny dystans. Okej. Jeszcze dwa. No, gdzie jest jeszcze jeden dystans? Dobra,
Jeszcze tylko teraz tak, podkładki mi kołdry. To nie jest od tego. Jeszcze jeden dystans. Teraz znajdziemy. O, jest. Wiedziałem, że uciekł jeden. Ok, teraz tak, płytka. Przyłapiemy teraz dokładnie ten tranzystor, który nie. Ten stabilizator, który musi być odseparowany od masy. Jak już go przyłapie, będzie można docisnąć całą płytkę. Sprawdźmy, czy nie ma przejścia. Między śrubką a tym jest, a tym ma nie być. Nie ma. Czyli jest ok. Teraz możemy to docisnąć mocniej. Jest ok. Minusowy jest prosto do masy ekran. Ten ekran. Radiator do masy. Czyli możemy stwierdzić po takich o właśnie prostych zabiegach, że mamy minus na obudowie, nie? Że to nie jest tak jak kiedyś pamiętam ze czasów PRL-u, Rad Mory, te murzynki, nie, murzynki chyba nie, ale te 315-ki miały wszędzie plusy na masie, na obudowie. I przy okazji matce dociśniony. No i teraz możemy dociskać całą płytkę. Jeszcze tylko przypinka. Jedna siedzi. No i teraz musimy tutaj nie za długie te. Mogą być gdzieś około 5-10 cm. Teraz zrobimy taki myk w tym kondensatorze. Zrobimy ze strzebrzanki takie tulejki. Nawiniemy sobie na śrubok, na ten, żeby był dobry styk. I włożymy sobie potem wszystko w tulejkę i pocynujemy. I będzie git. Teraz wam pokażę, tylko strzebrzankę muszę uciąć. A więc dobra. Czekajcie, 6 minut zostało. Robimy taki bajer, nawijamy srebrzankę. Nie wiem, czy widać, widać. Na taką długość.
O, na śrubokręcie 5-6 mm. Teraz robimy tak. Nakładamy ją na minus. Czy na minus, czy na plus. Można ją sobie już od razu przeciąć. O. Taką tulejeczkę. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Tu jest nałożona. O. Sprężynka. Wkładamy przewodzik w tą samą sprężynkę. I wlewamy do środka cynę. I jest. Tak to wygląda. W środku jest ładnie zalutowane. Mamy sprężynkę i tak to samo robimy z plusem, nie? Dobra, zasilacz tak jakby jest mniej więcej zrobiony. Ja go jeszcze tylko przymocuję opaskami. Zaraz ten kondensator. A tutaj cały zasilacz będzie wkręcony, jak już końcówka będzie po prostu za chwilę wkręca. A teraz wam pokażę, to doznacie szoku. Bo ja jak rozkręcałem tą końcówkę, to też dostałem szoku. Zobaczcie, jakie jest wykonanie końcówki w nadajniku a la profesjonalnym. Śmiech na sali. Co to jest? Co to jest? Nasi tu byli. No można i tak, no. To 30 W. Tu jest tak. Driver. Tam w środku siedzi tranzystor. Tutaj mamy BLW 8, tak? BLW 86. Tu mamy już, końcówka mocy jest tu, to jest kondensator taki, płytkowy. Tu mamy filtr, ala filtr Pi, bo to jeśli mówię, że potrójny czy tam poczwórny filtr Pi, teraz wiecie dlaczego ten nadajnik nie spełnia norm polskich. Po prostu jestem w szoku. Trymer z jednej strony pęknięty, z drugiej pęknięty. Być może albo w transporcie, albo specjalnie ktoś to uwalił. Albo kręcił namiętnie, żeby wydobyć jakokolwiek moc. Tu jest układ pomiarowy. Tutaj jest przelot, jak widzicie, przez pierścionek. I transformatorek nawinięty. I teraz tak, przez diody prostownicze napięcie, które wychodzi tu, daje sygnał, że jedno napięcie daje sygnał, że końcówka pracuje, a drugie napięcie daje sygnał, że SWR ma chujowy, czyli końcówkę wyłączy. Przepraszam za wyrażenie, bo może dzieci oglądają, ale no i teraz tak, tutaj jest kondensator jakiś przelotowy, ale po co on tu w tym miejscu jest? To takie rzeczy tylko Włosi potrafią zrobić. Jeden piko, tak jakby nie, pół piko, może im brakowało. No i ten układ pomiarowy to jest śmiech na sali, bo tu jeszcze coś siedzi, jakaś szmata. Kalifornia czy coś, czy ktoś nakruszył ciastek, nie wiem. Bo tu właśnie przez ten kondensator idzie prosto z wyjścia. Z wyjścia na antenę idzie, ktoś tu dzwory dowalił, bo to tak nie powinno być. Układ pomiarowy powinien iść właśnie z tego, o, tu, ten, dobrze, z tego transformatora, układ napięć i tylko układ, a może i tak miało być w oryginale, już nawet nie wiem,
szczerze, nie mogę do tej końcówki dorwać schematu. W sumie tutaj filozofii nie ma, to się da zestroić bez schematu. Zobaczcie, jak, żeby pracował tranzystor bardziej liniowo, dane są dwa rezystory kondensator między bazą a kolektorem, czyli po prostu sprzężenie zwrotne zrobione. Nie wiem, czy to w oryginale, bo to jest klasa C. Nie wiem, czy w oryginale cokolwiek, coś takiego miałoby miejsce. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak wyglądają końcówki mocy. Zresztą nie wiem, czy tu znajdę nawet rozebraną. Za chwilkę wam pokażę, bo tu patrzę już minutka tylko pamięci, także moment. Dobra, podłączyłem pod wyjście z drivera bezpośrednio tutaj sztuczne obciążenie te moje. To fakt, że ono tam jest dużej mocy, tam 500 W, 400 W siedzi, ale mały radiator. I podłączyłem woltomierz. Tutaj mamy woltomierz. Ok. Sprawdźmy, czy bateria jest good. Good. Dobra, jest. Ok. Bez końcówki mocy sam zasilacz. Tutaj przymocowałem już na opaski do szasi kondensator. Końcówka mocy sobie leży osobno. Musimy wybadać, jaki mamy sygnał z. Czy mamy równy poziom sygnałów na różnych częstotliwościach z drivera. Oprócz tego trzeba by było jeszcze nam odpalić tutaj SDR-ka. Zaraz tutaj nam się odpali SDR. No i 90 ustawimy sobie od początku, nie? Czyli częstotliwość tutaj 89 400 do 80 do 90. No i start. Mamy naszego SDR-a. Tutaj mamy SDR-kę. Dobra, na razie nie będziemy podpinać, albo w sumie możemy, ale nie no, będziemy go pieścić SDR-a 3 watami gdzieś. Ok, mamy podłączone. Dobra, jest. Tu będzie wyjście pomiarowe. Włączamy sprzęt. Sprawdźmy, jakie mamy napięcie na końcówkę mocy, której nie ma, która leży na stole. 20, 34 V w tej chwili pokazuje. O, zobaczcie, co się dzieje. Co ten nadajnik robi? Miota się miota. Jak to miało wypracować? Coś tu się miota, szuka się. O, poszła moc. I poszła moc na 95800. 95800, sprawdzimy na analizatorku. 95. Zobaczcie, jaka sieczka. Mamy sygnał plus 30 dB ponad. Ojojoj, panowie. Włosi. Nie wiedzą, co czynią. Odepnijmy to sobie stąd. Będziemy mieli tutaj sygnał. Wrzućmy sobie stereo, koder. Guzik. Lewy, prawy. Lewy, prawy, brak pilota ze stereo. Tutaj nam się powinien pokazać pilot na stereo. Częstotliwość jest tu. Mamy spory sygnał, oho, ale wtłucze ty. Minus 20 do 0 dB nawet. Jeszcze wyżej, plus 50. Piękna igła. Piękna igła. Idealny szum, że tak powiem. Tutaj się dostroimy. 95800. Zobaczmy, co jest na wyświetlaczu. 95,8. 95,8. No ładnie stoisz w częstotliwości. Jak już się odpali, to ładnie stoi. I moc. Poziom mocy mamy w tej chwili na 10 V. Ustawiona skala na 10 V, mamy 4 V, no praktycznie 4 V na 98. Także zmieniamy tutaj na setkę, bo mówił, że na 100.
megaherców bardzo słabo to pracowało. 4 V z drivera to jest bardzo mało. Ok, start. I teraz tak. Poleciał na 100 MHz. Gdzie jedziemy i my na 100 MHz. No i mamy już igiełka, stoi. Poziom sygnału wystartował na 100 MHz. 4 równo. Tak samo jak i na 94, nie? No to lecimy na 108, dajmy na to, przelećmy. 107 i 9. 107 przed końcem skali. Nie, czekajcie, bo to 100. Aha, 108, dobra. 100. Co jest? 108. Enter. Poziom mocy spadł ze starej. Zaraz będzie wzrastał poziom mocy, tylko tutaj musimy na 108. Ok, zaraz wystartuje na 108. Powinien przynajmniej. O, i już mamy ból. Enter. 108. 107 i 9 ustawmy. Enter. Zobaczymy, czy wystartuje. O, startuj, startuj. Czyli jednym słowem, nie pracuje na tej częstotliwości nasz nadajnik. 107. Enter. Wystartuje na 107. Na razie tutaj nic nie startuje na 107. A mamy jeszcze unlock. Na razie mamy unlock. AFC. Mamy unlock, czyli jest zablokowana synteza. Enter, no. Jedziesz, jedziesz. Czemu nie jedziesz? Zróbmy na 106. Enter. Unlock. No wystartuj. Wystartował. I jest normalna moc 4 i na 100, na 106, tak? I mamy nośną na, zaraz zobaczymy, tutaj będziemy widzieć, tak, jest równiutko 106. 106. Co za diabeł, że nie chce powyżej 100, zaraz zobaczymy do ilu. 106 500, zobaczmy. Start. Moc spadła. Unlock. Przerzuca teraz syntezę i o, próbował wystartować i unlock się zapalił i wystartował. No i pięknie. 4 ponad. 106 500. Tu jest. O, to jest nasz sygnał. Tak wygląda cisza w nośnej. A przyłóżmy coś do wejścia. On jest teraz na 0 dB zrobiony, na plus 6 zróbmy dB i zobaczmy, czy nadaje. Lewy, równy, prawy. Teraz podłączymy tutaj sygnał pod wejście, jakiś z generatorka i sprawdzimy sobie. No,
No jest, pięknie jest. Lecimy dalej, bo przy 107 on zdech, tak? 107. O, ok, poziom mocy spadł, się przestawia. Wystartuje czy nie? Czyli jednym słowem coś jest pokręcone przy syntezie. Albo przy generatorze, bo nie... nie podnosi. Dobra, zobaczmy sobie tutaj delikatnie. Dewiację zmniejszymy, ok. Unlock. Ruszmy syntezę, bo jak nie ruszymy syntezu, to i nie załapie, jak już raz błąd wywali. 106,8. Powinien zatrybić. Martwi mnie to trochę bardziej, że on ma tylko 4 V na, z drivera, nie? 4 V WC przy 50 ohmach. To tej mocy tam nie ma praktycznie. Zobaczcie, nie startuje. 106,8 nie startuje. 106,500 startował, a 600. No dobra, zobaczymy. Unlock. Poziom sygnału jest, znaczy napięcia, napięcie jest, wystartował. Unlock z gaz, no dobrze. 7, zaraz zobaczymy do ilu pracuje. Unlock się zapalił, poziom mocy spadł. Jest, nie. Zobaczcie, mruga, błąd. Zaraz zgaśnie i znowu, o, zgas. I będzie próbował wystartować i dupa. Poziom sygnału idzie i nie może. Idzie i nie może. Idzie i nie może. Teraz zobaczmy. Coraz częściej, ale nie może. Teraz wystartował. O, nie, nie, nie wystartował, zdech. Dobra, nie ma co go męczyć. 106,600. To startuje, nie? 106,6 startuje. I jak wystartuje, to ma normalną poziom mocy, czwóreczka, 4 V. Tutaj widzimy 4 V na skali do 10, ustawiony na 10 V miernik. Czyli robimy tak. 4 razy 4 podzielić przez 100. 0,16 W razy 0,74. 100 mW. Proszę ja was, czyli to prawdopodobnie będzie uwalona. Zobaczcie, się odstaje, jak ręko dotykam, poziom sygnału. Coś jest nie, ta, nie halo przy driverach. Nie halo przy, bo to jest troszeczkę za mało. 100 mW na driver, który siedzi tutaj w końcówce.
potem od razu na BLV, no to faktycznie mocy tutaj nie będzie więcej niż 7 W z tego tranzystora przy takim wysterowaniu. Daj Boże, już ją w ogóle wystartuje. No dobra, ja pozdrawiam. Czekam na łapki w górę. W następnym odcinku, jak już się uporam z tymi driverami, to będziemy próbować zestroić i przerobić te cewki na oryginalne, które powinny być w plastikowej tulejce. Znaczy z plastikową tulejką wewnątrz. Wygląda jak samoruba, autentycznie. Nie wiem, czy to ktoś już modził, prawdopodobnie, bo tutaj nalutowane cyny, ale zastanawia mnie ten fakt, że tutaj cyny nie ma. Cyna jest taka jak z oryginału. PA 30 W. PA 30 W. Kreska 1. CT. Wystartował sprzęcior na częstotliwości 106,6. Zaraz będziemy tutaj myśleć, bo być może, że blokuje. A jeszcze tutaj jest poziom sygnału mocy, ale to już jest poziom napięcia na końcówkę. Regulacja power adjust. Czekam na łapki w górę i do następnego odcinka.